Pani Teresko, proszę powiedzieć, jak teraz wygląda Pani życie? Czy na przykład ta inflacja, ta drożyzna, o której tak bardzo dużo w telewizji też się mówi, wpływa na Pani życie? Czy Pani to odczuwa? Czy co wpływa? Drożyzna, drogie na przykład ceny, wzrost cen, na przykład leków, żywności. Ja już na ten temat mówiłam kiedyś, wypowiedziałam się i bardzo zostałam źle oceniona. Ja powiem tak. Gdybym miała tylko emeryturę, to miałabym biedę. Natomiast na szczęście jestem aktorką ciągle pracującą, więc mam jakieś... Niedawno jeden film skończyłam, Uwierz w Mikołaja. To mam cały czas M jak miłość. Mam bardzo dużo spotkań, które uwielbiam zresztą, z widzami, ze swoją książką. 5 lat temu wydałam książkę i z tą książką jeździłam sporo i bardzo lubię z ludźmi rozmawiać od tak właśnie twarzą w twarz. Także ja mam małe potrzeby w tej chwili i tak jak powiedziałam, gdybym miała tylko 2200, to byłoby trochę ciężko, ale nie narzekam. Ja jestem optymistką, byle byłabym zdrowa i to jest dla mnie najważniejsze.